Masz problem? これ ってリクトルってどういうことだよ。出てくれんよ。ああ、少々しろ。街に出るぞ。Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak, można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy?
Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię, V. Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś? Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. Przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Claws. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. Tracimy tylko czas. Poradzimy sobie bez niej. Judy, odezwij się do mnie, jak przejdziesz przez żałobę i odzyskasz kontakt z rzeczywistością. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie.
świetnie poszło. Kompletnie nas olała. Myślę, że po prostu się boi. Gdyby coś źle poszło, ma dużo do stracenia. Właściwie wszystko. Więc pozwoli, żeby takie historie się powtarzały. Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jaka by nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. To nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Co robimy z Woodmanem? A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. Zapraszam na wiadomości z zagranicy. Szczęśliwy finał akcji ratowniczej prowadzonej po zawalonym się kopalni. Poszkodowanych udało się uratować. Przypomnijmy, w wyniku bardzo silnego trzęsienia ziemi pod powierzchnią uwięzionych zostało 35 górników. Dzięki nowoczesnym szczepom hibernacyjnym typu Suslik 2 byli w stanie przetrwać bez dostępu wody pitnej i świeżego powietrza przez 2 tygodnie. Po wybudzeniu górników włosy w siłach wyszli na powierzchnię, a ich stan określany jest jako dobry. Po krótkim odpoczynku mogli ponownie wrócić do pracy. Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Majko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Evelyn nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec.
Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiozłem do Reapera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy, kurwa, też. To jest mój wyraz wdzięczności. Uważaj! Chodźmy stąd. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci.